Matka już zdążyła przestrolić schody. Czemu te kwiaty i bombki nie mogą być czarne? Naprawdę to jest tak ciężko pojąć. O, Wednesday, w końcu jesteś. Co tak długo? Musiałam zostać po lekcjach. Znowu siedziałaś w kozie, za co tym razem? Puściłam skorpiony do pokoju nauczycielskiego. Co? Jak mogłaś? Matko, warto było, uwierz mi. Te piski i wrzaski tych nauczycielek to muzyka dla moich uszu. Nie, no co z tobą, no? Głupcy nie wiedzieli, że to skorpion cesarski, którego jad nie zabija. Chociaż tyle. No chyba, że masz alergię na akurat ten jad. Ojejku, mam nadzieję, że nikomu nic się nie stało. Wednesday, no co ty zrobiłaś? Na nieszczęście wszyscy wyszli z tego cało. A ty, matko, jesteś jutro wezwana do szkoły w tej sprawie. Wiesz co, naprawdę, nie mogłaś się powstrzymać, jeszcze teraz przed świętami. Chyba przyjemność po mojej stronie, matko. No dobra, tam w pokoju masz niespodziankę. Jeszcze potem razem dokończymy strojenie. Jasne. No nie, co to ma być? Co za obrzydliwa choinka, jakieś obrzydliwe skrzaty. Nie, ja tego tak nie zostawię, na pewno. Prawda, że jest piękna? Prawda? Wiesz co, ja teraz jeszcze skończę tam gotować obiad i przyjdziemy razem, będziemy ją sobie kończyć jeszcze, dobrze? Matko, nie kłopocz się. Zostaw mi tą przyjemność. Na pewno nie chcesz, żebym ci pomogła? Na pewno, matko, opuść ten pokój. No dobrze, skoro tak sobie życzysz, to ja idę. Dobrze. Ten pokój nie może tak wyglądać. Muszę coś wymyśleć. Rączka, dlaczego nie dopilnowałeś? Widzisz, jak teraz wygląda moja choinka z różowymi bombkami. Super, grałaś sobie na konsoli, a tutaj nie obchodziło cię, co się dzieje w moim pokoju. Tak jak cię prosiłam? Zejdź mi z oczu, ja sama zajmę się moim pokojem. No nie no, zaraz chyba zwymiotuję. Mam plan. A few moments later. Wy też skrzaty. I oto mój ulubiony kolor. Od razu mi się humor poprawił. Teraz lepiej, a teraz skrzaty. No i w końcu jakoś wygląda. Niech to przeschnie. Realnie się mieć przejść. Tam skończyłaś już dekorację swojego pokoju? Tak, matko, skończyłam. O, to świetnie! Mogę zobaczyć, pokaż mi, już nie mogę się doczekać, pokaż. Matko, okaź cierpliwość. Pokażę ci później, ale obiecuję, że pan jest z wrażenia. Okej, no skoro tak uważasz, to poczekam. Ale jestem jeszcze bardziej ciekawa, co tam wymyśliłaś. Matko, ciekawość to pierwszy stopień do piekła. No Wednesday, proszę cię, nie przy takich świętach. Taka, wiesz, pozytywna ciekawość, no. Wiesz co, idziesz na dół w ogóle? Tak, idę napić się czarnej kawy bez cukru. A wiesz, tata niedługo przywiezie choinkę. Cieszysz się? Niezmiernie. Świetnie, jak ja kocham ten czas. Wednesday, cieszysz się, że zaraz będzie choinka?
A jak myślisz? No, że tak, no przecież to jest choinka, święta, każdy się cieszy. To się mylisz. O, już jestem! O, tata już wrócił. O, tata już przyniosłeś choinkę, ale ekstra! Tak, że ekstra, zobacz. Elegancko, prosimy na falony, nie? Tak. Okay. Jesteś już? Jaka piękna choinka! Zaczyna się fala optymizmu, czyli koszmar dla mnie. Jest super, dziękuję. Nie było łatwo taką znaleźć. Okej, idziemy. Mam nie już czas, idę do swojego pokoju. Tam czuję się o wiele lepiej. Ale jak to? Nie będziesz z nami ubierać choinki? No wszyscy razem, święta, no proszę cię. Już wolałabym gołą stopą chodzić po rozgrzanych węglach. Nie ma mowy. No naprawdę, no. Zostań. Naprawdę. Ja nie chcę, co je, a my sami ubierzemy. Masz rację, Marcelku. Jak zobaczysz, że się świetnie razem tutaj bawimy, to do nas dołączy. Mam nadzieję. Dobra, chodźmy. Uwaga! Idzie choinka! Ej. Tak? Śnieżynka, idzie choinka! Śnieżynka, okay. Idzie dobra. Choinka! Mikołaj tam daleko lasami. Naprawdę? No, super! W końcu ten pokój jakoś wygląda, a moja choinka jest o 100 razy lepsza. Ten piękny czarny kolor. Jestem z siebie dumna. Teraz właśnie muszę jakoś pozbyć tej folii. Teraz wróć trochę. Dobra, okej. Okay. Dobra, pokazam. Okay. Yes! Yes, yes! Choinka! No super, no to teraz chodźmy po bombki. Tak. No chodźcie, chodźcie, bo sporo czasu upłynie, zanim zniesiemy wszystkie bombki. No, ze względu to wymienię za to. Chodź, chodź. Dobra, poszli. Teraz wyjmę tą wodę do pokoju Marcela. I po sprawie. Właśnie wpadł mi do głowy świetny pomysł, żeby zepsuć im te humorki święta. Zawsze chciałam tego użyć. Satysfakcjonujące, z jaką łatwością to przecina te gałęzie. Jestem fryzjerką choinek. A tej przyda się ogromne cięcie. Wow, to urządzenie jest niesamowite. A few moments later. No, teraz przynajmniej szybko ją ubiorą. Nie! To Wednesday, na pewno Wednesday! Nie! Muzyka dla moich uszu. Nie! Nie, co ona zrobiła? Jejku, no! Tak, kotko, właśnie, może przykleimy! Przykleimy to, co? Nie! Nie!
może coś zrobić do picia? Może meliski? Tak? Szklaneczkę? Wiadro. Wiadro? Nie, wiadro lepiej nie. Kubeczek zrobię ci, kubeczek. Nie, idę o niej. Teraz to już bez łzań moja choinka jest piękniejsza. Łezej, jak mogłaś? Normalnie, sekatorem. Nie było trudne. Wiesz co? Przesadziłaś. Są święta, a ty zniszczyłaś naszą choinkę. Może trochę mnie poniosło. Trochę? Trochę? Ty mega przesadziłaś. To będą najgorsze święta. Faktycznie mnie poniosło. Wiesz co? Jak mogłaś, no? Przyznaję się, akurat tutaj przegięłam. Powiem słowo, którego rzadko używam. Przepraszam. Teraz pójdziemy kupić nową choinkę za moje pieniądze. Chodźcie. To jest nowa choinka. Nowa choinka. Będą święta. Okej. Okay. No, to jest gotowe. Chodźcie, chodźcie. Nie. 2 hours later. No i teraz jest piękna. Tak. Okej, to już koniec tego filmiku. Poczekaj, bo się poprawiała. Czekajcie! Okej, to już koniec tego. A, dobra, ja się poprawiam. No! Okej, to już koniec tego filmiku. Pamiętajcie, że to była tylko taka parodia, a z tamtej choinki powstaną piękne świąteczne stroiki. Dokładnie. Tak, tak. Zamiast choinki będą stroiki. Dokładnie. Też piękne. Jeśli wam się podobało, dajcie superowe łapki w górę i subskrybujcie. Pa, pa, pa. Pa! Ha ha ha!